Cześć! W tym filmie powiem, jak działają bezdotykowe wskaźniki napięcia, takie jak te. Tak wygląda wewnątrz fazer. Ma sporo elementów i nie będę go bardziej rozbierał. Spróbuję zbudować bardzo prosty, ale w pełni funkcjonalny wskaźnik, tylko z kilku elementów. I ma mieć więcej funkcji niż tylko wskazywanie napięcia. Zobaczcie, czy się to uda. No to zaczynamy. W poprzednim filmie mówiłem, jak działa próbówka. Przez nią i przez nasze ciało płynął prąd elektryczny. Bardzo mały, ale wystarczający do wskazania. Przez bezdotykowe wskaźniki nie płynie żaden prąd. Są całkowicie odizolowane. Więc jak to działa? W dużym uproszczeniu. Wokół przewodu pod napięciem przemiennym wytwarza się zmienne pole elektromagnetyczne. Podobnie jak w nadajniku radiowym nadającym zupełną ciszę, czyli samą falę nośną. I właśnie to pole elektromagnetyczne będziemy wykrywać, odbierać anteną. Dlaczego wykrywamy napięcie tylko na przewodzie fazowym, a na neutralnym już nie? Ponieważ w sieciach TN przewód neutralny jest połączony z Ziemią i względem Ziemi i naszego otoczenia nie ma na przewodzie neutralnym większego napięcia. Mam tu oscyloskop, sondę i przewód będący anteną. Masowy styk sondy nie jest nigdzie podłączony. Zobaczcie na oscyloskopie, jak wygląda odbierany sygnał przez ten kawałek przewodu i jak maleje amplituda tego sygnału wraz z odległością. Wykorzystam to zjawisko do budowania wskaźnika. Ten sygnał ma małą amplitudę, za małą, aby na przykład zaświecić diodę wskazującą napięcie, więc trzeba go wzmocnić. Co nam będzie potrzebne? Jakaś antena, po prostu kawałek przewodu czy nóżka rezystora. Użyję tu rezystora około 20 megaohmów, na wypadek dotknięcia do elementu pod napięciem. Tranzystor NPN. Dla uproszczenia układu użyję Darlingtona, ponieważ ma bardzo duże wzmocnienie i wystarczy nam tylko jeden tranzystor. Zwykła dioda świecąca. To element, który pokaże nam wynik. No i zasilanie. Użyję takiej bateryjki. Ma już zgrzane styki i łatwiej będzie do niej przylutować. Schemat połączenia jest bardzo prosty. Sygnał z naszej anteny, odbierającej pole elektromagnetyczne wokół przewodu, podobnie jak w odbiorniku radiowym, trafia na bazę tranzystora, który go wzmacnia kilkaset razy. Co wystarcza do zamknięcia obwodu z diodą świecącą. No to łączymy zgodnie ze schematem. Do bazy tranzystora rezystor. To będzie nasza antena. Do kolektora tranzystora katoda diody, natomiast anoda diody do dodatniego bieguna baterii. Ujemny biegun baterii do emitera tranzystora. To wszystko. No to zobaczmy, jak to działa. Zbieram bazę z kolektorem tranzystora. Dioda świeci. To może być test sprawności baterii. Zobaczmy, czy wykryje przewód pod napięciem. W rzeczywistości wydaje się, że dioda świeci światłem ciągłym, ale kamera zarejestrowała już miganie. Zobaczmy to na oscyloskopie. Sygnał z bazy i kolektora tranzystora. Thank you.
Podstawowa funkcja, czyli wskazywanie napięcia fazowego, działa, ale zobaczmy dodatkowe funkcje. Dotykając dodatniego bieguna baterii, sprawiam, że moje ciało ma potencjał taki jak ten biegun, czyli około 3 V względem ujemnego bieguna baterii. Jeśli teraz dotknę drugą ręką anteny, ten potencjał trafi na bramkę tranzystora. Zamknie się obwód, przez moje ciało popłynie prąd i dioda zaświeci. Mamy tester ciągłości, taki jak w fazerze 777. Jeśli dotknę ujemnego bieguna, mogę sprawdzać polaryzację bateryjek. Też tak jak w fazerze 777. Mogę sprawdzać sprawność bezpieczników, ciągłość przewodów, wykrywać przewody pod napięciem, sprawdzać, która żyła jest fazowa. A to wszystko z tych czterech elementów. Można ten układ uzupełniać o dodatkowe funkcje, na przykład włącznik, buzzer czy wibracje. Dodać mu jakąś obudowę. W tym filmie chciałem pokazać zasadę działania. Jeśli zamierzacie zbudować wskaźnik napięcia, pamiętajcie jeszcze o bardzo ważnej rzeczy, czyli bezpieczeństwie użytkowania. Zapraszam do oglądania innych filmów na kanale. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.